Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Piero, naczelny inżynier tej miejscowości. O, tak będzie dobrze. Dobrze. Ceny gazu uderzą po kieszeni, a to już od 1 lipca PGNiG przekazał nowe stawki. Horrendalne podwyżki cen gazu na horyzoncie od 1 grudnia zaczną obowiązywać. Nowe ceny za gaz PGNiG informuje, że podwyżki wyniosą odpowiednio od 45 aż do 47%, ale to nie wszystko. Powodem są końcowej na tarcze ochronne, które miały zastosowanie tylko do połowy roku. Powiem wam tak, dziwne, że PGE chce od 1 lipca podnieść ceny prądu o 70%, PGNiG o 45% gaz, węgiel też ma iść w górę, ropa też ma iść w górę. Dziwne, że to się dziwnie zbiega z prawdopodobieństwem wystąpienia już powtarzam, trzeciej wojny światowej na całego pomiędzy Izraelem a Iranem. Z końcem 2020 roku, kiedy ceny na rynkach światowych szalały, postanowiono z ustawą z 15 grudnia 2022 zmienić, zamrozić ceny gazu dla odbiorców domowych oraz grupy innych podmiotów. Objęły one taryfą na poziomie 24,62 grosza kilowatogodzin brutto. Opłaty abonamentowe i dystrybucyjne pojawiły się na poziomie końca 2020 roku. To mieliśmy najwyższy skok, ale teraz widać, że spada. URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki w związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym. Podjąłem decyzję o wezwaniu 14 przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych, informował wówczas aż prezes URE Rafał Gawin. Minister klimatu zabiera głos. No, nareszcie jakiś człowiek. Wysokie ceny energii są efektem długoletnich zaniedbań w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polska energetyka jest najbardziej zacofaną energetyką w Europie, a nasze sieci przesyłowe są tak prehistoryczne, że jeżeli włączymy pompy ciepła i samochody elektryczne, no to wszystko pierdolnie jak domek z kart. Emisja w Europie w efekcie odbiorcy energii są odciążeni kosztami uprawnień do emisji CO2, przekonuje minister Paulina Hennig-Kloska w komentarzu cytowanym przez Monet.pl. Którzy chcą sobie bezpieczeństwo, którzy szukają tego komponentu bezpieczeństwa w najbliższych miesiącach, to uważam, że portfel powinien być skonstruowany z przewagą obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Wydaje mi się, że czasy inflacyjne nie odeszły w zapomnienie. Będziemy mieli do czynienia z przyszybszeniem tempa wzrostu cen i wydaje mi się, że taki komponent, który jest oparty na zmiennej stopie procentowej, powinien przeważać w portfelu. Należy też również pamiętać o tym, że obligacje o stałym kuponie, one od początku roku przynosiły straty. Wydaje mi się, że ten rajd na południe nie został jeszcze zakończony. W dalszej części roku wydaje mi się, że jeżeli zbliżymy się do poziomu w
okolicach 6% będzie można również dobierać takie aktywa obligacyjne o stałym procentowaniu do portfela, natomiast komponent akcyjny również powinien być w takim portfelu, natomiast w przypadku osoby, która szuka bezpieczeństwa, ten komponent nie powinien być zbyt duży, ponieważ wchodzimy w okres od maja do października, który sezonowo jest gorszym okresem dla rynku akcji. Jedno z badań inwestorów robione przez Cherry Changa i Bena Jacobsona mówi o tym, że stopy zwrotu z akcji, które trzymane są w okresie od maja do października, są gorsze o 4 punkty procentowe od okresu akcyjnego, który jest od października do maja. Szefa MKI wymaga szereg rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o bonie energetycznym, które mają że gospodarstwom domowym, wśród nich jest mniej więcej wprowadzenie bonu energetycznego na 3,5 miliona gospodarstw domowych, podstawa wprowadzenia nowych taryf za energię elektryczną i gaz ziemny. Chcemy, aby prezes URE, Urząd Regulacji Energii, mógł obniżyć obecne obowiązujące taryfy, gdyż ceny na rynkach hurtowych spadają i nie mają naszej zgody na nadmierne zyski z państwowych spółek energetycznych kosztem obywateli i budżetu państwa. Cena maksymalna energii elektrycznej i gazu ziemnego wskazuje, że cena maksymalna to obowiązuje 500 zł. Nowa taryfa za gaz, jaki szacuje resort klimatu, wyniesie 220 zł, podczas gdy obecna to 290. Bankier.pl.